Dałek dla portalu Fight Sport. Mariusz, jesteśmy po zwycięstwie nad Rafałem Niedziałem Niedziałkowskim na Galipel MMA 18. Tak naprawdę to jest chyba nie twoje nie pierwsze zwycięstwo zawodowe, prawda? Czy pierwsze? To jest pierwsze zawodowe zwycięstwo. Mhm. Amatorskich walk troszkę było, ale z różnym efektem. Jak ci się dzisiaj walczyło w Rzeszowie, powiedz? Byłeś bardzo spokojny, bardzo chłodno jakby analizowałeś to, co się dzieje w oktagonie. To jest taki twój naturalny spokój, czy po prostu przeciwnik, walczyłeś tak, jak przeciwnik pozwalał? Dwie rzeczy. Przeciwnik był bardzo silny i każda pomyłka moja, każdy jego cios mógł być ostatnim. Więc nie mogłem pozwolić na żadnym chwilę rozluźnienia, czy ewentualnego chaosu, tak, w mojej walce. Druga rzecz, no dowiedziałem się o walce tydzień wcześniej, więc ta kondycja, to ten plan za moją walkę też nie był 100%, ale to już jest mój błąd, tak, moje ryzyko, bo także wiadomo. Wygrałeś w sumie dobrym boksem, prawda? Tak. Jakby powiedzmy punktując go, to jest twój taki, powiedzmy, to jest twoja bazowa dyscyplina boks, czy raczej powiedzmy stawiasz na wszechstronność? Głównie ja stawiam na boks, tak, wiadomo, MMA jest sportem przekrojowym, trzeba trafić wszystko. Zawodnik był bardzo silny, kiedy byłem pod nim, gdyby nie potrafił sklinczować dobrze, wyjść z tej kogardy, mogło być różnie, tak, więc musiałem podobać się kompleksowo do każdej walki MMA. Nie załamałeś się tam w tym momencie, kiedy cię przetoczył i powiedzmy troszeczkę kłopotów było? Nie, troszkę się wkurzyłem chyba sam na siebie, tak łatwo puściłem mu ten swój swoją gardę chyba, tak? Nawet miałem chyba dosiad, nie wiem, w momencie, czy nawet nie kojarzę tego dobrze. Troszkę wkurzyłem się sam na siebie, ale to nie było jakaś rozpacz, że o Boże, co się stało, już po mnie. Mhm. Mariusz, trenujesz w United Gym, z tego co wiemy, tak? Trenuję w bardzo wielu klubach w Łodzi. W jednym robię zapasy, w jednym robię bazyliski, w jednym robię stójkę. Że tych trenerów, tych zawodników, z tym ćwiczę, współpracuję, jest kilku. Masz jednego takiego trenera, który koordynuje to wszystko, czy raczej sam starasz się, powiedzmy, narzucić sobie taki jakby schemat tego, co powinieneś robić, nad czym się skupić? Sam przygotowuję się, bo wiem, czemu mnie największy problem leży, tak? Powiedzmy, kondycja, czy tam nawet ten parter. Więc na tym skupiam się, szukając sobie odpowiedniego klubu, odpowiednim trenerem, odpowiednimi sparring partnerami. Dzisiaj można było zauważyć na tle tych walk, które do tej pory były, że powiedzmy ta waga ciężka w Polsce, no jednak gdzieś pojawił się jakiś zawodnik, który dość ciekawie walczy, tak? Mówię o tobie oczywiście. Uważasz, że w tej wadze ciężkiej masz szansę, bo dysponujesz dobrymi warunkami fizycznymi, tak jak powiedzieliśmy, dużym spokojem. Czego ci brakuje, żeby powiedzmy szybko dojść do tej czołówki? Czego brakuje? Chyba troszkę doświadczenia, troszkę jaż. Na pewno, jeżeli chodzi o moją stójkę, to na dzień dzisiejszy uważam, że to jest naprawdę na miarę dobrym poziomie i pod kątem taktycznym, i pod kątem szkolenia technicznego, czego uważam, może wpadnę w potem złą opinię wśród innych zawodników, ale reszta zawodników troszkę jednak kuleje w Polsce, nawet w tym top 5 w Polsce, tak, mówię o tych najlepszych, walczących nawet KSW, naszych ciężkich. Mają zarąbisty parter, fajne szkolenie techniczne, fajne wytrzymałość, ćwiczą w najlepszych klubach na świecie. Tam, gdzie ćwiczy Cain Velasquez i inni zawodnicy, mają wszystko tylko użyć. Ale jednak ten boks, ta stójka chyba troszkę kuleje. Tak, uważam, że właśnie ja mogę zrobić małe show w czołówce. Skoro ty mówisz, że tobie brakuje doświadczenia, to dzisiaj wyglądałeś tak jak profesor, który boksuje, bo punktowałeś bardzo spokojnie i w zasadzie można powiedzieć, że zastanawialiśmy się, oglądając tą walkę, w którym momencie ją zakończysz, czy w tym, którym chcesz, czy jeszcze troszeczkę pobawisz się z przeciwnikiem, bo to tak wyglądało. Tak, w pewnym momencie po prostu już wiedziałem, że już jest zawodnik, już odpłynął. Po prostu czekałem, aż dobry się odsłoni, że mógł zadać jakiś tam kończący cios, że mógłbym skończyć walkę przed czasem. Chciałem go wymęczyć w tej pierwszej rundzie, tak mi podpowiadał trenerzy, podpowiadał mi mój narożnik i chyba potoczyło się tak jak oni chcieli, tak jak ja chciałem. Chciałem skończyć walkę w parterze, chciałem zejść do parteru z zawodnikiem, ale on zrobił to sam i chyba sam się wymęczył na własne życzenie tym parterem.
Mariusz, na koniec zapytam Cię, bo tak jak powiedziałeś na końcu, że dedykujesz to zwycięstwo swojej dziewczynie, która jest z Tobą. Nie obawiałeś się troszeczkę powiedzmy o wynik tej walki i przywożenie ze sobą na galę dziewczyny, bo to jest jednak duży stres dla niej, było widać, że przeżywała tą walkę. Tak, przeżywała tą walkę chyba bardziej niż ja. Widać było to po niej. Ale to dla mnie było wyzwanie, tak? To było pierwszy raz, była na motywuje Cię to, tak? Pierwszy raz była na mojej walce i chyba gdyby nie to, że była widziała tą walkę na żywo, no nie mogłem dać ciała, więc trochę wstydy był przed. Mogłaby Ci zabrać później jeszcze walczyć. To jest raz, albo mogłaby, nie wiem, pójść z tym wygranym. Ratuję, oczywiście śmieję się, ale Mariusz, cieszę się, że było. Mariusz, no cóż, gratulujemy, dziękujemy za fajną walkę w Rzeszowie i czekamy na kolejne Twoje zwycięstwa, bo chyba zapukasz jednak do tej najbliższa elity. Najbliższa walka chyba to będzie we wrześniu. Mhm. Znaczy nie wiem, czy w Rzeszowie ta gala będzie, chyba rozumiem, to będzie w Puszkowie też, ta sama gala. Znam już swojego rywala, więc będę już wiedział z dużym wyprzedzeniem, na kogo się szykować. Dziękujemy bardzo. Mariusz Dałek dla portalu Fight Sport, prosto z gali PLMMA 18. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Dziękuję.